Witam, moje drogie, jak słychać, to aby tutaj usiąść i zacząć to nagrywać i tłumaczyć, to było nie lada wyzwanie. Cyprian zajął się małym, ja zrobiłam sobie nawet kawę, nie jest do końca ciepła, ale piję. Na wasze zdrowie! Dzisiaj chciałabym skonfrontować, co przydało mi się, jeśli chodzi o wyprawkę do szpitala, wyprawkę, jeśli chodzi o noworodka, o pierwszy miesiąc. Już minął ten miesiąc i myślę, że mamy coś do powiedzenia. I ja i Cyprian wczoraj sobie przegadaliśmy ten temat i dzisiaj właśnie skumuluję te informacje. Dodałam film, w którym powiedziałam właśnie, co biorę do szpitala i powiem wam, że niemałe kontrowersje on wywołał i jakby każda mama wie najlepiej, co trzeba wziąć, co ona wzięła, co... Wiecie, o co chodzi. W sumie pierwsze, co mi się tak od razu rzuca, to faktycznie duża ilość toreb to jest zły pomysł. Ja bym chyba wzięła w tym momencie jedną dużą walizkę. Serio. Chociaż sama nie wiem. Sama nie wiem, bo też były, jak były przenosiny. Na przykład jak miałam tą cesarkę, to z sali pierwszego dnia cesarkowej i później do tej kolejnej sali, to było dosyć problematyczne, aby te wszystkie torby wziąć. Chociaż my nie dzieliśmy teraz też wszystkiego do szpitala z tej listy. No ale dobra, ale powiem w moim przypadku, w moim szpitalu i tak dalej, jak to wyglądało. Pierwsza klatka z tego cudownego wideo. Mamy tutaj lampkę, małą lampkę, ten jeżyk. Powiem wam, super, ta lampka jeżyk bardzo mi się przydała, bo pierwszej nocy, kiedy jeszcze nie rodziłam, to na przykład było super tam nie budzić koleżanki i tylko sobie tego jeżyka włączałam, przydała mi się. Później spaliśmy z włączonym światłem, więc nie do końca, ale mimo wszystko ta mała lampka wzięłabym tego jeżyka. Sami rozumiecie. Bidon z własnym filtrem bardzo by się przydał, bardzo. Mimo, że Cyprian mi też butelki wody dostarczał. Jezu, przepraszam, jeśli słyszycie, że Kasia płacze, ale no... Mam nadzieję, że rozumiecie. Dostarczał mi Cyprian butelkę wody raz dziennie, ale i tak jak już później mi się ona kończyła, to nalać sobie byle gdzie i ten dzióbek i to wszystko. No butelka wody z filtrem jak najbardziej. Wiatraczek jak najbardziej. Malutki wiatraczek, nie do samego porodu, bo ja myślałam, że to będzie w ogóle do porodu, nie? Ale do po prostu wachlowania się, jeśli macie poród latem jak ja, bo ja właśnie latem w połowie wakacji dokładnie miałam, to naprawdę już po tym jak czekaliśmy, miałam nawet taki moment, że sobie usiadłam na krześle, postawiłam ten wiatraczek na parapecie i nawet się śmiałam tam do koleżanki, że jestem na wakacjach właśnie. No. Biały papier. Powiem wam, że czasami nie chciało mi się iść do łazienki i brać tak białego papieru, ale ten biały papier przydał mi się naprawdę wiele razy, kiedy coś mi się wylało, kiedy po jedzeniu chciałam się wytrzeć, bo miałam też tam nawilżające mokre chusteczki, ale biały, po prostu papier, białe chusteczki. Bardzo, bardzo przydatne. No a czy biały papier potrzebny jest? Tam to też była wasza rada, że taki komfort, no bo w szpitalach mają szare papiery bardziej. No ale mi się przydało właśnie bardziej, jak coś mi się wylało na stoliczku. Jeśli chodzi o ciepłe skarpetki, to tutaj też się was poradziłam, że jak się zaczyna poród, to są zimne stopy. Tak parę osób pisało. No i ja tego nie przeżyłam i nie ubrałam też tych skarpetek. Wróciły dwie pary skarpetek czystych ze szpitala. No nie przydały mi się te ciepłe skarpetki, ale może tutaj ja też miałam wywoływany poród oksytocyną. Nie wiem, jak to jest w przypadku takiego prawdziwego porodu, który zaczyna się naturalnie i czy wtedy te stopy nie są zimne. No... Nie wiem. Później mamy laczki, kapcie, japonki, nie wiem, no coś na stopy. Odzienie na stopy. No to oczywiście, oczywiście warto wziąć. Obecnie wzięłabym sobie dwie pary. Wzięłabym jedną do kąpania, typowo pod prysznicem, takie mokre, i jedną do chodzenia po korytarzu. No bo wiecie, kąpiecie się pod prysznicem, one są mokre i później idziecie w tych mokrych po korytarzu, coś tego typu, no lepiej wziąć moim zdaniem takie laczki i klapki. Tak bym zrobiła. O, tutaj mamy kontrowersyjną klatkę, bo pamiętam, Jezu, ile tych komentarzy było. No porodzie, po co ci ten głośnik? Albo niektórzy insynuowali, że ja będę tym głośnikiem nawalać rockową muzykę po porodzie i będę wkurzać wszystkie pacjentki. A głośnik miał być docelowo do porodu, żeby puścić sobie jakąś taką relaksującą muzykę, jakieś takie, wiecie, 320 Hz czy coś. Jakiś taki medytacyjny klimat. No, jeśli chodzi o mój poród i akurat moją salę porodową, no to mieliśmy 6 nad ranem i
wielkie okna, mega jasno i taki klimacik, jak się czasami widzi na jakichś TikTokach czy coś, że lampki, muzyczka, wiatraczki i jakieś... Też nawet czytałam w książce Poród naturalny od Matuli, tak dobrze mówię? No to też czytałam, że właśnie takie naturalne jest, że kobieta rodzi w takim ciemnym, cichym miejscu, tak samo jak ssaki, wiecie, jak jakieś pieski, liski, jakieś w ogóle też wcześniej kobiety prehistoryczne w jaskiniach, to szukasz sobie na poród takiego ciemnego, cichego, bezpiecznego miejsca. No i ja to totalnie rozumiem. Ja się naprawdę totalnie wczułam się w tę myśl i dlatego myślałam, że na moim porodzie wywołam sobie właśnie taką atmosferę, a było jak było, czyli wielkie, jasne światło, wszystko. Oczywiście w pełni to rozumiem, no bo jednak jesteśmy w szpitalu, ludzie wykonują swoją pracę i chcą mieć wszystko widoczne i tak dalej. No ale nie wiem, po prostu nie było miejsca, nie było momentu, żeby sobie ten głośnik z tą muzyką włączyć, a co dopiero tutaj jeszcze obok ten dyfuzor powietrza, tak? Tam nawet stoi dyfuzor. Dobrze mówię, dyfuzor powietrza, no taki dyfuzor na olejki, zapach, aromaterapia, tak? Bo też gdzieś tam chyba na zaufaj położnej coś miała akurat ta pani poród i też mówiła o tych zapachach i w ogóle, no powiem wam, że znowu, żeby teraz wziąć tą aromaterapię, to byłoby bardzo, bardzo ciężko. Już nie mówiąc, że jak mnie wzięli na tą porodówkę, to powiedzieli, że mam wszystkie swoje rzeczy spakować i w razie czego, jakbym się przenosiła, mieć spakowane te rzeczy. Kolejna sprawa, powiedziała pani mi, że nawet koszuli porodowej nie mam brać, bo ona mnie ubierze i że naprawdę nic nie mam brać, nic nie mam brać. No i faktycznie w tej porodówce to nawet nie miałam gdzie mojej butelki wody odłożyć. Dlatego no ciężko. No. Pewnie by się jakoś tam przydała ta aromaterapia i ta muzyczka, no ale to w tym takim moim chyba wymarzonym porodzie. Piszcie w komentarzach, bo jeśli wy miałyście takie porody, takie w ciemnym miejscu i w ogóle, no w nocy chociażby, no tam też chyba włączają ci światło na maksa, nie? Nie wiem, ale u mnie było jak było. No i mamy tutaj też olejek lawendowy, no nieużyty, kosmetyczkę, przydała się. Ale dopiero na ostatni dzień. Na ostatni dzień zrobiłam ten makijaż na wyjście. To też niekonieczne, bo pewnie nie każdy by chciał to zrobić, ale dla mnie też zrobienie makijażu to jest 5 minut i po prostu tak chciałam dla samej siebie jakoś już wyglądać tego tam trzeciego dnia. No pasta do zębów oczywiście się przydała, szampon, odżywka przydały się i ręczniczek, to jest ręcznik do twarzy, przydał się. W tym TikToku rolce było jeszcze takie ujęcie, że kładę na to ręcznik do ciała. I ja wybrałam ręcznik taki biało-brązowy. No i bardzo, bardzo dużo komentarzy, żeby brać ciemny ręcznik. Powiem wam, że ja mojego ręcznika nie poplamiłam. Nie, czekaj, ja tam miałam, że biały właśnie ręcznik położyłam. No to zamieniłam go na biało-brązowy, ale mimo wszystko mój ręcznik był jakby czysty. Nie pobrudziłam, chociaż oczywiście też bym powiedziała, weźcie sobie ciemny ręcznik. U mnie to w ogóle była ta pierwsza kąpiel po cesarce, to pani dała mi taką gąbkę, to było bardzo ciekawe. To była taka pianka, taka gąbka, która była nasączona już jakimiś mydłami i tak dalej. Ja się tak jakby umyłam, pani mi bardzo też pomogła, a nie chciałam się wycierać w mój ręcznik. W co ja się wytarłam? No ona mi to zaproponowała w zasadzie, żeby się wytrzeć w takie chyba prześcieradło jednorazowe, czy tam w jakiś taki podkład, w coś. No wytarłyśmy mnie dosłownie takim... Jezu, ja się w ogóle nie mogłam zginać wtedy, matko. Ja się nie mogłam wytrzeć, dla mnie było trudne, żeby się wytrzeć. No ale dobra. Ciemny ręcznik, dziewczyny, ciemny. Później mamy taką klatkę z laktatorem. No ja osobiście laktatora nie użyłam. Mój szpital miał też do zaproponowania, żeby ten laktator sobie tam wypożyczyć, ale nie potrzebowałam. Laktatora w sumie tak jakby nie wzięłam, bo miałam go w takiej walizce, która była w samochodzie. No ale czy jeśli na przykład wliczymy się tak swój laktator, to warto wziąć niż ten szpitalny wypożyczać. U mnie chyba taka koleżanka z sali robiła tym laktatorem wypożyczonym, no nie wiem, ale ona ogólnie tam trzeciego dnia odciągała to mleko, tak żeby pobudzić laktację. Ja tą laktację miałam dosyć pobudzoną i też piłam sobie ten taki proszek Femilakter, nie pamiętam, Femilaktor, no chyba pewnie kojarzycie.
No i jakoś po prostu tego laktatora nie użyłam. Ale tutaj koniecznie chciałabym zaznaczyć taki temat, jeśli chodzi w ogóle o laktację i o to, że ja wcześniej w ogóle nie dopuszczałam do siebie takiej myśli, że ja tego pierwszego dnia, jak już urodzę, to ja od razu będę karmić, tak? No bo będę mieć mleko, będę karmić laktację i w ogóle. No osobiście uważam, że to jest chyba, nawet ten ból po cesarce nie był tak mocny, jak ból podczas zaczęcia, próbowania, karmienia piersią. Teraz to już w ogóle jest spoko, ale no byłam w szoku po prostu, co się działo te pierwsze dni i ta próba karmienia. Po prostu, mimo że Kazio miał mega odruch ssania i było spoko, on naprawdę próbował, ja też próbowałam, to sama technika tego podawania kanapki, czyli piersi tam dziecku i to wszystko. No żałuję wielu rzeczy. Na przykład, o tutaj są nakładki. Nakładki wzięłabym, kapturki w sensie. Kapturki bym wzięła oczywiście, ale nikt mi nie pokazał, jak te kapturki zakładać. W sumie nie spytałam, też to jest moja wina. I dopiero w domu moja bratowa mi pokazała, na czym polegają te kapturki. Ja myślałam, że to w ogóle się jakoś tak wciska tą pierś i ten sutek do tego kapturka, a po prostu ten kapturek się pod wpływem tego, że dziecko ssie, to on się tak jakby zasysa wtedy, bo tam nie trzeba jakoś za bardzo kombinować, no ja tego nie wiedziałam, nie umiałam używać kapturków. One mogłyby mnie uratować, bo ja drugiego dnia leżałam z otwartym w ogóle bufetem i lanoliną posmarowane te sutki, palące, mega ból. O matko, no i tutaj na przykład są kompresy, tak? To kompresy, które używam do teraz i te kompresy na zimno ja używałam. No i wiecie, ja do lodówki chodziłam i te kompresy dawałam, a to przecież zatrzymywało laktację. A przecież pierwszego, drugiego, trzeciego dnia, no to każda kobieta robi wszystko, aby tą laktację rozkręcić, a nie zatrzymać. Także ja przez to, że bolało, przykładałam sobie zimnymi kompresami. Jak już, to gorącymi kompresami powinnam to robić. I mam takie mieszane uczucia, no bo dawało to ulgę na ten ból, ale zatrzymywało laktację. Także mimo wszystko ten gadżet, jakim są kompresy, wzięłabym, bo ja używam to po prostu teraz, kiedy jest jakiś gorszy dzień i bardziej mi bolą sutki. Magiczna butelka, czy tam kolektor pokarmu, zależy jak kto woli, to totalnie mi się nie przydał, także nie wzięłabym. No nie do szpitala, na pewno nie do szpitala. Dwa staniki do karmienia, one się przydały, jeden i drugi się przydał, jeden jest miękki, drugi jest sztywny, kiedyś o nich trochę opowiem. No chociaż mogę już wam powiedzieć, że ten miękki jest od mamy ginekolog, a ten sztywny to jest, kurczę, Gorsenia, nie pamiętam. Napiszę wam tutaj gdzieś model tego stanika, bo on i rozmiar, bo ja mam bardzo duży biust i on się sprawdza i ja mam go przecież chyba teraz, tak? Nie? Teraz nie mam? Mama ma wolne dzisiaj chyba. Ubrałam się tak, zaraz będę musiała ubrać coś, co bardziej tutaj mam dostęp do piersi. Tak się dzisiaj ubrałam. W ogóle tęsknię za rzeczami pod szyję. No i lecimy dalej, moje drogie. No dobrze, tutaj mamy klatkę z dwoma majtkami poporodowymi. Przydały się bardzo, one są z Roger Publishing, czyli mam ginekolog. Były super. Później mamy, to są podkłady, a to są takie podpaski duże. I zapomniałam teraz nazwę. Podkłady, no dobra, podkłady wzięłabym. Wzięłabym mimo wszystko, w szpitalu były te podkłady, tak? Jasne, ale ja sobie często brałam podkład i przewijałam dziecko na łóżku, no bo na przykład bardzo ciężko było mi wstać i iść tam do tego przebieraka i spionizowana sobie tam przebierać. Także mi się one naprawdę przydały do różnych rzeczy i do siebie. Jak mi się na przykład skończył mój podkład, a akurat nie było pielęgniarki, która teraz to robi. Też zależy właśnie od waszego szpitala, tak? Czy mają nie wiadomo jaką ilość podkładów dla was, czy nie. Podkłady, jedna paczka jak najbardziej. No i później te podpaski, tak naprawdę to są podpaski, no to kurczę. I ta Bella, i ten Campol, jedne i drugie zeszły. Później jeszcze miałam parę paczek w domu. Które lepsze? A wiecie, że dla mnie chyba były lepsze z Bellic, bez tam jakichś naklejek i tak dalej, bo tamte w Campol mają te naklejki, żeby sobie przykleić, ale ja w sumie było dużą ileś czasu ja nie miałam majtek. Ja nie miałam majtek, po prostu tak sobie ten podkład tam dawałam, ale nie bez majtek. Bo też nie chciałam, żeby na tą bliznę po cesarce nic tam jakby najeżdżało. Nawet sieteczkowe majtki
No ale lecimy później. Później mamy klateczkę z szlafrokiem i koszulami poporodowymi, których wzięłam 4. I 4 użyłam. Szlafroka jednak wzięłam. Jeden szlafrok i 4 koszule poporodowe. Wszystko zostało wykorzystane. Jak najbardziej, nawet wzięłabym jeszcze jedną koszulę poporodową, bo u mnie też było lato. Ale nawet jeśli nie lato, to no powiem wam, na jeden dzień tak naprawdę jedna koszula, a czasami po nocy się, nie wiem, pocicie i tak dalej, albo pobrudzicie się, no bo przecież jest wiele momentów, kiedy można się pobrudzić, no to warto mieć te koszule poporodowe. Ilość to już wedle uznania. Ja wzięłam 4 i 4, było mi tak, powiedzmy, 5 bym wzięła. Pieluszki. Tutaj jakaś ogromna ilość pieluszek się pojawiła na tym klatce, może dlatego też tak ludzie byli tacy zaoferowani, tak? No ale pieluszki nadal bym wzięła jedno opakowanie, bo my mieliśmy tak, że było 5 pieluszek na dzień i ja myślę, że tam nawet to jedno opakowanie, albo chociaż nie wiem, 5 pieluszek w strunową torebkę zapakować sobie warto. I tutaj mamy patyczki higieniczne do oczyszczania. Nie wzięłabym tego, bo po prostu panie robiły tą toaletkę, taką higienę. Ja się zajmowałam dzieckiem, jakby zajmowałam się każdym przez te 3 dni, ale akurat on szedł rano na ważenie i tak dalej i on, wtedy panie tam się zajmowały, robiły te takie witaminka D do buzi, sól fizjologiczna do noska, no i tam jakieś lekkie przemywanie, bo on też był kąpany tydzień. Tydzień po porodzie był kąpany. Tutaj co bym wzięła z tych maści? Tylko lanomaść. Chociaż ten bepantem? Nie, wzięłabym tylko lanomaść, bo lanomaścią też możesz sobie tyłek dziecka posmarować i te miejsce, takie zgięcia też możesz sobie lanomaścią posmarować. Ogólnie lanolina, czysta lanolina to jest coś cudownego. Płatki kosmetyczne, w sensie takie do wycierania, no nie wzięłabym. Nie wzięłabym dlatego, bo tutaj widzę też chusteczki nawilżające, no to tymi chusteczkami nawilżającymi wytrzecie dziecko też w tych zgięciach, czy tam tylko tutaj, jeśli chodzi o chusteczki nawilżające, to weźcie te sprawdzone, te najlepsze, nie jakieś perfumowane, bo my mieliśmy tam 2 tygodnie po narodzinach, kupiliśmy po prostu chusteczki z Biedry i pomyliliśmy się, no i było tam 2 dni miał takie kropeczki, tak, było podrażnienie, dlatego polecam nie oszczędzać tutaj, albo mieć jakieś sprawdzone chusteczki nawilżające. My tu water wipes mamy i używamy, one są dosyć drogie, ale warto, bo no, dobre chusteczki to jest podstawa. Majtki siateczkowe, ja miałam aż 3 pary, czarne i 2 razy fioletowe. Spoko, wzięłabym wszystkie, bardzo się przydały. Czy ja tutaj powiedziałam wystarczająco? W ogóle, jeśli chodzi też o chusteczki nawilżające, to ja je używałam też dla siebie. One były używane bardzo często, także nawet i 2 opakowania chusteczek nawilżających, bo w ogóle ja też nie umiałam przebierać maleństwa, tak? Nie robiłam, nie zmieniałam pieluchy nigdy, no bo czemu miałabym zmieniać pieluchy, jak nie mam nikogo młodszego, nie mam rodzeństwa młodszego, czy w ogóle nie miałam takiej styczności. No i wiecie, i teraz na przykład potrafimy użyć na zmienianie pieluchy 2 chusteczki. Ale ja w szpitalu 4-5 chusteczek na jedno zmienianie, bo tu tak dokładnie, tu coś tam. Na początku nie jest tak łatwo, także chusteczki nawilżone jak najbardziej. A tutaj jest totalnie bez sensu fartuch dla Cypriana, żeby mógł, znaczy kazali mu się ubrać, od razu powiedzieli, że ma ubrać, wiecie, tam na stopy, na buty, te takie siateczki i w ogóle ma mieć w czasie porodu naturalnego, ma mieć tą fartuch. Tylko ten fartuch dali w szpitalu, także spoko. Cyprian w ogóle tak go nienawidził, tak mu było źle, że cały czas go zdejmował, bo było mu ciepło. No bo to było lato i było gorąco, a on biedny musiał ten fartuch tam. Maseczki już nie są potrzebne, także to bez sensu. Tam jeszcze było kilka soli fizjologicznych, wzięłabym. A co tam? Chociaż w sumie po co? No panie robiły te wywanie do noska tych 2 kropel, no to może nie, to nie wzięłabym. Poduszka do karmienia? Nie wzięłabym poduszki do karmienia, ale tylko dlatego, że ja miałam po prostu inną poduszkę i ona mi się, zwykła poduszka, tak zwany taki Jasiek, on mi już w tym karmieniu pomagał, ale też preferowałam taką pozycję na leżąco i tak ta poduszka do karmienia była po prostu objętościowa, tak dużo miejsca zajmowała, a ja mam wrażenie, że bardzo ważne było tam nie mieć za dużo rzeczy, żeby być mobilnym. No.
rożek, biały rożek, on się przydał tylko na wyjście, bo szpital rożki oferował i chyba tak jest, że w tych szpitalach te rożki są. No zależy, jeśli w waszym szpitalu nie ma czegoś takiego, no to koniecznie weźcie. Ja też sobie zobaczyłam, co w moim szpitalu trzeba wziąć i na przykład było napisane, że trzeba wziąć talerzyk, sztućce i kubek. No i teraz bym wzięła tylko widelec, łyżkę, nóż i kubek. Te trzy, te rzeczy bym wzięła, bo talerza tak użyłam, nie użyłam. Miski w ogóle tam nie potrzebowałam, nie użyłam. No i to miałam wziąć, no i to wzięłam, tak? A tam oni zapewniali na przykład właśnie rożek, dlatego rożek mi się przydał tylko na wyjście. Ale rożek też czekał w samochodzie, a nie, że tam sobie miałam na sali. Później kocyk, to spoko, można tam wziąć, no. Ja się tym kocykiem chyba bardziej ja przykrywałam niż mały. No i ojej, tutaj mamy pełno, tak? Pajacyki, body, krótki rękaw, pierwsze ubranko, ubranko na wyjście, czapeczki, skarpetki. No dobra, tutaj już rozumiem, że ktoś mógł się oburzyć, ile ja tego biorę, ale to też jest, to jest spoko, super, jeśli wasz szpital nie oferuje tych ubranek, a u mnie mały szedł rano o 6 czy tam coś na godzinę i on wracał jakby ubrany, przebrany, nie? Oczyszczony. No i praktycznie w szpitalu wolałam mieć swoje ubranka, ale też byłam słaba w tych ubieranku i też polecili mi, żeby były szpitalne ubranka, bo oni je od razu do prania dadzą, a później czasem te moje ubranka dadzą do prania i zgubią i znikną, także po prostu gdzieś tam on miał ubrania szpitalne i trochę mnie to wkurzało, bo miał akurat kaftan, taki strój a la kaftan. Matko, jak to się ciężko dla mnie zakładało, szczególnie, że to był w ogóle pierwszy dzień z małym dzieckiem, z malutkim noworodkiem. Ja nie miałam, też miał za długie te łapki i te łapki tak, może to też po to, żeby tak sobie jakoś nie drapał twarzy, no ale tak mu to zjeżdżało, w ogóle byłam... Oj, teraz po przemyśleniu nie wiem, czy bym nie wzięła swojego ubranka, jego tam po prostu sobie nie zmieniła na kopertowe, czyli najlepsze kopertowe ubranko, szybko, prosto, a tu w tym kaftanie, Boże. No i pierwsze ubranko, tutaj oni znowu, oni sami ubrali w pierwsze ubranko u mnie, ubranko na wyjście, z tego tutaj motywu ubranko na wyjście, no jak najbardziej, to też może czekać w samochodzie i... ktoś doniesie tam na końcu, jak już będziecie wychodzić. No a reszta nie wzięłabym nic. Pieluszki i otulacz, nie wzięłabym tego, no bo to też zapewniał szpital. No, czy ja tam miałam pieluszkę? Tak, tak, była. No, w tej kołysce, jak przyjeżdżał Kazio, to tam było. Tam było 5 pieluszek, był otulacz, była pielucha. To totalnie bym nie brała ani otulacza, ani pieluch. O ile wasz szpital to daje, nie? No bo to znowu podkreślam. Smoczki. Jeden bym wzięła i ja chyba nawet wzięłam i nawet dałam. Nawet byłam tak wkurzona na to płakanko, że tak mówię, nie no, muszę go ululać, musi ten smoczek być. Jeden smoczek na pewno bym wzięła. No tutaj wiadomo, jest fotelik do samochodu, fotelik do już... Na ten ostatni dzień, no to wiadomo, że trzeba to mieć. Czy jest tutaj coś, czego nie widziałam, nie powiedziałam, a to było? Sprawdzę to jeszcze na filmie na Instagramie. Ja sobie tutaj się przesuwa. A, dokumenty, no oczywiście, zaczyna się w ogóle film dokumentami, paszportem. U mnie też chcieli skierowanie do szpitala, także to było ważne. Karta porodu oczywiście, bardzo ważne. Ogólnie to tak w tym filmie tutaj moim, powiem wam, że to jest tak zrobione, to jest taki film do szpitala, gdzie szpital nic nie oferuje. To wtedy tak, to wtedy spoko. A myślę, że takie szpitale też tak jakby są, bo ja na przykład dostawałam często, tak mi się wydaje, pieluchę albo podkład. Tak bardziej, bo już pani była taka miła, ale widać, że to się taki, trochę jej nie uśmiechało, tak? Jakby oni jednak woleliby, żeby ludzie mieli swoje te podpaski, podkłady, wkłady, lala. Więc to jest takie pół na pół. Co bym jeszcze wzięła? Ja tam wzięłam sobie jeszcze oczywiście smakołyki, wzięłam słuchawki, wzięłam laptopa, wzięłam przedłużacz. Przedłużacz jest bardzo, bardzo ważny, bo po cesarce naprawdę ciężko będzie wam się schylić na dół, czy gdzieś tam szukać gniazdka. Dobrze, gdyby ten kontakt był po prostu wręcz na łóżku, żeby tylko sobie podpiąć tą ładowarkę, bo oczywiście też ładowarkę do telefonu.
Cyprian mi, jak się zaczynały godziny odwiedzin o 12, przynosił taki termos, termos szklany, niemiecki, gdzie była herbatka i ta herbatka, jak o 12 dostałam, to ona była jeszcze ciepła o 21. No i to było coś cudownego, no bo miałam cały czas herbatkę, a ciężko było mi chodzić do miejsca, gdzie się robiło herbatkę na końcu korytarza, bo po prostu po tej cesarce naprawdę ledwo chodziłam. Ja też bardzo lubię kosmetyki, więc po prostu ja osobiście wzięłam sobie i krem do twarzy, i mydło, w sensie tam produkt do czyszczenia twarzy, i krem do twarzy, odżywka, szampon, to wiadomo. Nie miałam balsam do ust, Boże, balsam do ust, często te schną te usta, naprawdę jakiś balsam, pomadka do ust, takie wiecie, nawilżające. Miałam też do intymnych mukowaginal i ginexit, miałam te dwa. No nie wiem dlaczego miałam akurat dwa i dwa były bardzo spoko, żeby się umyć po porodzie. Miałam też taką butelkę do podmywania, ale ona mi się nie przydała, no bo miałam też cesarkę, nie wiem, no nie przydała mi się, tam dałam radę sobie podbyć. Ona by mi się przydała, gdybym pewnie naturalnie, gdyby mi się udało naturalnie urodzić, no ale nie udało mi się. No miałam też laptopa, oczywiście laptopa, słuchawki. Ja taka byłam bardzo, nawet montowałam rolkę. W pewnym momencie jak Kazio spał, to ja sobie montowałam albo na Insta siedziałam. No dobra, dobra. Wydaje mi się, że gdzieś tam powiedziałam wszystko i jeszcze raz podkreślam, że każdy szpital ma co innego i warto po prostu zobaczyć, co szpital dany oferuje i też jak wy na to patrzycie, nie? Czy chcecie ubranka ze szpitala, czy chcecie laktator ze szpitala. Moim zdaniem to nic złego, naprawdę spoko, bez problemu, mi było to bez problemu. Chociaż teraz się zastanawiam, czy tam parę tych, czy by mnie przy... Kurde, bo ten kaftan to jest naprawdę tragiczne, ja nawet teraz nie za bardzo lubię przez głowę Kazia tam ubierać, no lubię bardzo kopertowe ubranka i kopertowe ubranka to jest moim zdaniem coś dla kogoś, kto nigdy nie ubierał takiego malutkiego dzidziusia, to polecam kopertowe zapięcie ubranek, body i tak dalej. No i to myślę wszystko, wszystko. Dziękuję za oglądanie, była z wami Zuzia i piszcie w komentarzach, co myślicie. Myślę, że tam wybuchnie ta skrzynka i będziecie pisać, jak to było u was. Ale dziewczyny, proszę bardzo, proszę o kulturę i proszę o akceptację i zrozumienie. Przecież każdy ma inny szpital, każdy ma inny poród, każdy ma inną historię, także nie oburzajmy się, piszmy delikatnie, spokojnie, rozmawiajmy, uczmy się dyskutować, a nie... Bo to, co się działo pod tamtym filmem z tą walizką, to był szok. Nawet gdybym wzięła to wszystko, to co z tego? Co was takiego obchodzi, kto co bierze? Jakby ten film jest po to, żeby samemu sobie pomóc albo skonfrontować się ze swoimi tam potrzebami, czy tam... No przecież jak można w ogóle się tak oburzać? Ja pamiętam, dostawałam takie wiadomości, nie no jeszcze wentylator weź, telewizor, coś tam, że ciągnikiem będą mi tam te rzeczy przynosić i w ogóle, no ale Jezu, jak są szpitale, które nie oferują tych rzeczy, no to jak najbardziej cała ta lista jest okej. Ja też szczerze brałam tą listę z listy, którą dostałam razem z warsztatami na Zaufaj Położnej, po prostu, nawet tego tak za bardzo nie wymyślałam. Później jedynie coś mi tam polecaliście na skrzynce i tak dalej, no i stąd na przykład wzięłam ciepłe skarpetki, biały papier, no tam już takie dodatki, no ale dobra. Kończę znowu, jeszcze raz. Była z wami Zuzia, dziękuję za oglądanie. Widzimy się za tydzień w sobotę o 12 w kolejnym odcinku i miłego tygodnia, miłego dnia. Pa, idę do dziecka.